Kochani, chciałbym kontynuować temat, który właściwie pastor rozpoczął. I gdybyście byli w piątek na grupie wsparcia tutaj, którą mieliśmy, co mamy co tydzień, to byście powiedzieli, no słyszymy to drugi raz teraz, to co pastor mówił. Dlatego, że dokładnie to właśnie rozważaliśmy na grupie wsparcia, to co brat pastor czym się dzielił. Więc tak w sercu myślę, że powinienem kontynuować ten temat i właśnie chciałbym troszkę się odnieść do tego tematu. Nie jest to tylko temat, nie chciałbym, żebyśmy traktowali to jako kazanie tylko, ale chciałbym, abyśmy naprawdę wzięli coś z tego dla siebie, dla swojego życia. Dlatego, że ja sam się przyłapuję często, że ktoś usługuje i po prostu zamiast wziąć coś do siebie, to zaczynam mówić, no fajne słowo, fajnie mu to wyszło. Ale kochani, tak nie ma być. Ma być inaczej zupełnie. Ma to być właśnie słowo, które my powinniśmy coś wziąć dla siebie, dla swojego życia. Kiedy w piątek rozpoczęliśmy tą grupę wsparcia, właściwie też to zaczęło się od pieśni. Nie miałem żadnego tematu przygotowanego na grupę wsparcia i z reguły nie mam. Ale podczas spotkania Duch Święty tak prowadzi wspaniale, że zawsze jest jakiś temat taki inspirujący, któremu ja sam się dziwię i sam otwieram oczy i mówię, Boże, to niesamowite, ja bym tego nigdy nie przygotował gdzieś tam w pokoju modlitwy, ale to jest niesamowite. I tak było właśnie tym razem w piątek, kiedy od jednej pieśni, która się zaczyna, kiedy moc grzechu dręczy cię, na rzeki dno je wrzuć. Tak? Może Nowa Nadzieja ją zna, bo to śpiewa. I od tej pieśni się zaczęła nasza usługa, znaczy tam się dzieliłem słowem i właśnie mówiliśmy o brzemionach. Mówiliśmy o tym, że są w naszym życiu różnego rodzaju brzemiona. I tak samo chciałbym to już tutaj jak gdyby zacząć mówić, że właśnie w naszym życiu są różnego rodzaju brzemiona. Są brzemiona związane z doświadczeniami, z trudnościami w życiu, ze troskami, brzemiona związane z pracą, związane ze zdrowiem, ale jest jedno brzemię, które jest najbardziej, które nas ugniata, które nam dokucza, a mianowicie jest to brzemię, które o ile z tamtymi brzemionami da się żyć i one praktycznie są wpisane w nasze życie i co prawda Pan Jezus w swoim słowie mówi, abyśmy wszelką troskę składali na Niego i powiem tak, że one są również nam bardzo, no, dokuczają naszej pielgrzymce, naszej drodze, to jednak to brzemię, które teraz powiem, jest o wiele, wiele bardziej niebezpieczne. Chodzi o to, co teraz powiedziałem, nas dotyka, ale mamy to składać na naszego Pana Jezusa Chrystusa. No ale nieraz po prostu one są, pomimo tego, że składamy to, jakieś doświadczenia trudne, czy ta choćby choroba, no w jakiś sposób cały czas nam towarzyszy, więc no nie możemy się, powiedzmy, przynajmniej na jakiś czas uwolnić od tego. Ale są o wiele gorsze brzemiona, które powodują w naszym życiu, mogą powodować spustoszenie duchowe naszego życia, a tym brzemionem to właśnie jest grzech. I w Bożym Słowie czytamy o tym, że złożywszy z siebie wszelki grzech, wszelki brzemię i ciężar, czy wszelki grzech i ciężar, który nas usidla. Złożywszy wszelki grzech i ciężar, który nas usidla. A więc mamy z jednej strony brzemiona, czyli jakieś troski, jakieś sytuacje, które również powinniśmy złożyć i nie powinniśmy nosić w swoim życiu, ale również są wymienione grzechy.
I to też powinniśmy wszystko złożyć, żeby to nas nie ograniczało. I właśnie dzieliłem się na tej grupie też takim przeżyciem swoim. Może troszkę później o tym powiem, ale w każdym razie powiedziałem, że ten tydzień był bardzo błogosławionym tygodniem dla mnie, dlatego że właśnie jedno brzemię mogłem złożyć na Pana. I jestem taki szczęśliwy Bogu, że On mi dał tą łaskę, że to mogłem zostawić. I kochani, dzisiaj właściwie chciałem mówić o odpocznieniu. Wiecie, to jest taki główny temat, odpocznienie. I tak widzę wyraźnie, że jest to bardzo powiązane, dlatego że nie ma odpocznienia prawdziwego, jeżeli mamy w naszym życiu brzemiona. Zaczął się czas wakacji, upragniony dla dzieci. Myślę, że dla nas też, bo wielu z nas wyjeżdża na urlopy, wybiera się gdzieś odpocząć. Ja też się wybieram za tydzień, także nareszcie. Ale co chciałem powiedzieć, że właśnie jest to coś, za czym wielu ludzi marzy, żeby po prostu odpocząć. Żeby odpocząć, żyjemy w coraz większym pośpiechu, zmęczeniu, brakuje nam czasu na odpoczynek. Ja też tego doświadczam. Myślę, że większość z Was również wie, o czym mówię. Zmagamy się z coraz to nowymi wyzwaniami. Młodsi mają coraz więcej pokus, coraz też więcej możliwości przeróżnych wyborów, z coraz bogatszej oferty tego, co proponuje świat. I ta różnorodność wyborów powoduje również pewnego rodzaju zmęczenie. Kiedyś było dużo łatwiej, dlatego że można było wybierać spośród mniejszej liczby możliwości przeróżnych wyborów. I to się dotyczy wszystkiego, różnych rzeczy, które robimy. I to powoduje, że czujemy się zmęczeni również tym, że tak zwane jest to analiza ryzyka, czy po prostu kiedy zaczynamy analizować, zaczyna nas od tego wszystkiego boleć głowa, tak? Bo nie wiemy, co mamy w życiu zrobić. Dlatego, że tak tego dużo mnóstwo jest dzisiaj. I to dotyczy wszystkiego, różnych produktów, prawda? Nie wiemy, gdzie jechać na wczasy, bo jest tyle możliwości. I możemy być zmęczeni, kiedy zaczynamy kalkulować różne rzeczy. Również starsze pokolenie czuje się zmęczone, dlatego że spotykają się z różnego rodzaju ograniczeniami swego ciała. Dotykają coraz to nowe choroby, coraz częstsze te choroby są. Widzimy ze statystyk, że chorób jest coraz więcej i to też pewnego rodzaju sprawia, że starsi czują się również zmęczeni. Wnosi to coraz więcej niepewności, zresztą żyjemy w czasach wielkiej niepewności i wystarczy na przykład jakiś jeden wstrząs na świecie, I wszystko się może w jednej chwili zmienić. W jednej chwili. Całe życie może się nasze w jednej chwili zmienić. Wystarczy, że jeden wulkan wybuchnie i jest paraliż całego ruchu lotniczego. Prawda? Tak po prostu paraliżuje cały porządek lotów. A więc żyjemy w takim czasie wielkich niewiadomych, wielkich, niepewnych sytuacji. Najbardziej również ludzie mają jakieś obawy w związku z rozwojem sytuacji na świecie, czy to terroryzm i tak dalej. Najbardziej używanym słowem dziś jest bezpieczeństwo, a najbardziej poszukiwanym jest pokój. I to nam coś przypomina, bo w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale 1-3 czytamy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. A więc gdy będą mówić
pokój i bezpieczeństwo. Coś nam to mówi, jest no, chyba nam to bliskie, to sformułowanie, które możemy usłyszeć w telewizji czy w różnych gazetach. Ale kochani, my wiemy o tym, że pomimo tego, że będą mówić pokój i bezpieczeństwo, Boże Słowo nam mówi, że będzie lęk coraz to większej ilości ludzi. Lęk bezradnych narodów. Ludzie, i to już jest w Ewangelii Łukasza 21-26, omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Ja myślę, że to, co teraz przeżywamy, to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co miał autor i Duch Święty na myśli, kiedy zostało to zapisane. Niemniej można powiedzieć, że żyjemy w takich czasach bardzo niepewnych i tak jak powiedziałem, w każdej chwili może się coś wydarzyć takiego, co potrząśnie całym światem. Miałem ostatnio też pewnego pana w moim biurze, który mi zakładał terminal płatniczy do po prostu stosowania kart płatniczych, żebym mógł przyjmować pieniądze właśnie przelewem przez kartę. I tak żeśmy dyskutowali, ja tam mówiłem o tym systemie monetarnym, że to już tak wszystko idzie, żeby pieniądze zlikwidować. No a on tak stąd ni zowąd mówi, oczywiście potwierdził to i mówi, no za chwileczkę nas zaszczepią, dadzą nam raczej, wszczepią nam chipa i już wtedy wszystko będzie wiadome. I ja tak mówię, a pan wie, że to jest napisane w Biblii, że to będą ludzi szczepić? Nie wiem. Po prostu tak jako osoba świecka zupełnie mówił to z takim zupełnym przekonaniem, że to już za chwilę, nie? A później przeszliśmy do tematu inwigilacji, podsłuchu i mówi, że dzisiaj każdy smartfon może być właśnie przedmiotem podsłuchu. Mówi, nawet nie trzeba go mieć załączonego, może być zupełnie wyłączony. Każdy, kto się zna na tych sprawach, może podsłuchać ciebie i mnie, gdziekolwiek jesteśmy. I później tak lampka mi zaświeciła i wtedy zrozumiałem, że dlaczego te nowe teraz smartfony nie mają wymiennej baterii. Dlatego, że jedynie jak się baterie wyciągnie, to wtedy nie mogą podsłuchać. Ale jeżeli masz tą nowszy smartfon, to w tej chwili żaden problem. Jeżeli jest wyłączony, to mogą cię podsłuchiwać i tak, i tak. Także nigdzie się nie ukryjemy. To, co szepczesz gdzieś tam w skrytości, będzie rozgłaszane na dachu. Wypełnia się to słowo, tak? Więc w takim świecie żyjemy. Jeden z kandydatów na prezydenta, przypatrzcie, że może polityka mówię, ale tutaj chcę tylko naświetlić, w jakich realiach żyjemy. Jeden z kandydatów na prezydenta USA teraz, który startował, oficjalnie mówił o konieczności chipowania nowonarodzonych dzieci. To było w jego kampanii wyborczej. To już nie są jakieś takie dalekosiężne plany, ale mówi się o tym coraz wyraźniej. Bo dlaczego? Dlatego, że to technicznie jest po prostu jak najbardziej możliwe do przeprowadzenia, więc taka jest realia, takie są realia naszego świata i musimy sobie zdawać sprawę, w jakim świecie żyjemy, że jeżeli takie rzeczy są już możliwe, to znaczy, że przyjście Pańskie jest też blisko, dlatego że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to te rzeczy muszą być przygotowane. To już musi być wszystko przygotowane, prawda? I w pewnym momencie jak gdyby ogarnął mnie strach, gdy zacząłem o tym myśleć, dlatego że uświadomiłem sobie, że są to tak bliskie rzeczy, a jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle ludzi jest jeszcze niezbawionych, tyle z rodziny naszych jest niezbawionych, a ja jestem taki opieszały, żeby być w tym miejscu, gdzie Bóg chce nas po prostu widzieć. I dlatego w pewnym sensie mnie taki ogarnął strach, ale
Ale później też zacząłem Bogu dziękować za to, że jestem w Jego ręku, że w tym wszystkim, co się ma wydarzać, co będzie nas dotykać, my powinniśmy przeżywać taki naprawdę pokój Boży, takie odpocznienie, niezależnie gdzie ten zegar Boży wskazuje, na którą godzinę, w każdej sytuacji, w każdym czasie powinniśmy żyć w odpocznieniu, w Bożym pokoju. Być niezależnie od tych burzy, które są wokół nas, powinniśmy mieć tą świadomość, że nasze życie teraźniejsze, to co przeżywamy, to z czym się będziemy borykać, to co będzie dochodzić do nas, jakieś sytuacje, może jakieś wiadomości, jest powiedziane, nie lękajcie się tych rzeczy, to wszystko się musi stać, ale gdy to zacznie się dziać, tym bardziej zacznijcie co robić? Podnosić głowy wasze, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I to dotyczy, jeśli chodzi o odpocznienie nasze, o ten pokój, który Bóg nam chce, które Bóg każdemu dziecku swojemu udziela. On chce, żebyśmy to odnosili do teraźniejszości i do tego, co będzie w przyszłości, odnośnie również naszego zbawienia. Dlatego, że powinniśmy mieć taką zupełne przeświadczenie tego, że to, co Chrystus dla nas uczynił, jest wystarczające, jest doskonałe i my do tego nic nie możemy dołożyć, ale jedynie możemy sprawować w bojaźni zbawienie swoje. I dlatego to słowo, które jest powiedziane, abyśmy zrzucali brzemiona ze swojego życia, jest jak najbardziej aktualne. Dlatego, że jeżeli są brzemiona w naszym życiu, to one nas powstrzymują w tej pielgrzymce za Bogiem. I tak jak powiedziałem odnośnie właśnie naszej czystości, to ja osobiście mogę powiedzieć w swoim życiu, że najczęstsze jakieś sytuacje, które mi się przytrafiają, a tak jak powiedział pastor, każdemu z nas i myślę nawet codziennie możemy się przyłapać na jakichś rzeczach, to przede wszystkim kwestia języka. Nie wiem jak wy, ale ja wiem, że jeżeli coś Pan Bóg ma przede wszystkim w pierwszej kolejności oczyszczać, to w moim życiu to na pewno język. I tak też było właśnie w tym przypadku, kiedy po prostu powiedziałem coś, co jak gdyby do końca nie było prawdą, nie było sprawdzone z mojej strony. I później po prostu miałem z tego powodu pewnego rodzaju wyrzuty sumienia. Ale Bogu dziękuję za to, że dał mi możliwość to wyjaśnić i że mogłem się z tego uwolnić. I kochani, myślę, że każdy z nas właśnie styka się z tą rzeczywistością, gdzie zdarza się nam uchybić. I tak jak tu dzisiaj już było powiedziane, jeśli chcemy chodzić w światłości, to znaczy, że staramy się, aby nasze życie było jasne i czytelne dla wszystkich. Nie tylko dla Boga, bo to tak łatwo mówimy, Panie Boże, Ty wszystko wiesz, nie? Ale również dla ludzi. Nieraz względem ludzi jest właśnie dużo trudniej, żeby było wszystko czytelne, jasne, żeby każdy mógł, tak jak Boże Słowo mówi, że my jesteśmy listem sporządzonym i czytanym przez naszego Pana. I czytanym przez kogo? Przez Boga czy przez ludzi? Tam jest napisane. Przez ludzi, przez wszystkich ludzi, znanym i czytanym. Kochani, jak znają Ciebie i mnie ludzie? Ponieważ, tak jak mówię, my możemy oczywiście się pokazać z tej dobrej strony, ale Boże Słowo mówi nam, że kiedy Boży lud się zgromadza i kiedy zgromadza się razem, to Boża obecność sprawia to, że my chcemy pozbyć się wszystkiego, co niedobre. Amen. Chcemy się pozbyć tego, dlatego że Boża obecność jest niesamowitą obecnością i to jest właśnie ta światłość, która powoduje, że my chcemy się pozbyć tych małych, drobnych liszek. I kochani, rozpocząłem właśnie od tego, żebyśmy żyli w odpocznieniu, że Bóg powołał nas do życia w takim Bożym pokoju. Bożym pokoju, którego świat nie ma. Jeżeli są jakieś sytuacje, to świat po prostu drży, świat zaczyna panikować, ale my jako dzieci Boże właśnie tym się różnimy od świata, że możemy mieć ten Boży pokój. Kiedy przychodzą jakieś złe wieści,
my się nie martwimy, nie zamartwiamy. Kiedy przychodzi zła diagnoza, my nie wpadamy w beznadzieję albo w jakąś, nie wiem, panikę. I mam nadzieję, że tak jest. Oczywiście wiem, że też jesteśmy ludźmi i też się przestraszymy, ale wiemy, do kogo możemy się uciekać i wiemy, że Pan zawsze nas podeprze i doda nam sił. I właśnie Bóg pragnie, abyśmy żyli w takim całkowitej ufności do Niego, niezależnie od sytuacji. Dlatego, że nasze życie jest życiem w Jego rękach. Boże Słowo mówi, że w 57 rozdziale Izajasza nie mają pokoju bezbożnicy. Choć na zewnątrz wydawać by się mogło, że im się lepiej powodzi niż nam. Na zewnątrz moglibyśmy pozazdrościć tym, którzy są wokół nas i powiedzieć, no przecież oni się nie szukają, oni gdzieś tam robią jakieś nieczyste interesy, a im się lepiej powodzi niż nam, tak? I to jest tylko na zewnątrz. Tak jak psalmista Asaf powiada, że nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają. I tak zewnętrznie, gdybyśmy tak patrzyli, jak Asaf patrzył, no to powiemy, Boże, jak to jest? No ja Ci służę, ja staram się być czysty przed Tobą, staram się chodzić w światłości, a ten oto człowiek, który tak w ogóle nie zwraca na ciebie uwagi, jemu się lepiej powodzi, łatwiej, ale czy tak rzeczywiście jest? Czy gdybyśmy tak popatrzyli się do wnętrza tego człowieka i zobaczyli chociaż na chwileczkę, co on przeżywa, to zrozumielibyśmy, że rzeczywiście Izajasz ma rację. Nie mają pokoju bezbożnicy, bo też nie mogą mieć. Bo ten pokój jest tylko od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój wynikający z tego, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy oczyszczeni, że jesteśmy zbawieni. Pokój wynikający z tego, że mamy tak wiele obietnic, które mówią nam o tym, że On będzie się o nas troszczył. I czy przeżywamy ten Boży pokój? Czy przeżywamy ten pokój na co dzień? Czy przeżywamy to odpocznienie? I szczególnie w stosunku do rzeczy naszego codziennego, szarego życia. Bo jeżeli się zapytam kogoś, czy masz pokój Boży w sensie zbawienia, to powiesz tak, mam pokój Boży, mam pewność, może prędzej, ale gdybym tak cię zapytał, czy masz Boży pokój odnośnie tego, że On się będzie o ciebie troszczył, że On zaspokoi twoje wszystkie potrzeby, że On będzie cię prowadził, że On zachowa cię od tego i od tamtego, to już może byłoby to inaczej. I kochani, Boże Słowo nam mówi, że naród izraelski był powołany do tego, aby weszli do odpocznienia, ale okazuje się, że oni nie weszli. Że nie weszli do odpocznienia i to był poważny problem. A myślę, że jak czytamy Boże Słowo, tam jest napisane, że to jest napisane dla nas, abyśmy po prostu nie popełnili tego samego błędu. Dlatego, że brak życia w odpocznieniu prowadzi do upadku. Prowadzi do odstępstwa, tak jak to było w przypadku narodu izraelskiego. I czytamy w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, w 11 wierszu następujące słowa. Myślę, że w ogóle list do Hebrajczyków, zresztą jest on tematem wtorkowych naszych tutaj rozważań z bratem Edwardem, ale tak, kiedy patrzymy na ten list do Hebrajczyków, to właśnie to jest temat odpocznienia. Starajcie się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Usilnie, starajcie się usilnie wejść w miejsce Bożego odpocznienia, Bożego pokoju, aby nikt nie upadł. Dlaczego? Jeżeli czytamy historię narodu izraelskiego, to my wiemy, że nikt nie doszedł. 40 lat szli i nie doszli. Ich pytanie mi się nasunęło, dlaczego przy tych 40 lat nie wystarczyło, żeby się nauczyli w końcu wejść, aby nauczyli się ufać Bogu, w taki sposób, żeby weszli do tego odpocznienia. Dlatego, że jak czytamy w Bożym Słowie, że przyczyną tego, że nie weszli, była ich niewiara. A jaka skąd ich ta niewiara wynikała?
Boże Słowo nam to wyjaśnia i mówi nam o tym Psalm 103 i później właśnie Hebrajczyków, trzeci rozdział i zaraz do tego przejdziemy, ale właśnie ich wiara, wiara Izraelitów albo nie wiara, ale powiedzmy, że to była wiara, brała się tylko z oglądania cudów i dzieł Bożych, a nie ze słuchania Słowa i poznawania Jego woli. I zaraz to wyjaśnię. Psalm 103, 7 wiersz mówi: objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. A więc Bóg objawił Mojżeszowi drogi swoje, a synom Izraela dzieła swoje. Można powiedzieć, no tak, skoro Boże, Tyś objawił drogi swoje Mojżeszowi, a Izraelitom tylko dzieła swoje, no to nie można mieć do nich pretensji, że oni nie mieli objawionych dróg Bożych. Ale Bóg żali się w liście do Hebrajczyków w trzecim rozdziale i wyjaśnia nam tutaj i pozbawia nas wszelkich wątpliwości i mówi: gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat, tak? Dzieła moje oglądali. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich. A więc widzimy z tego fragmentu, że to nie Pan Bóg zakrył te drogi przed nimi, ale po prostu oni nie chcieli poznać dróg Bożych. Tego, co było na sercu Bożym. Nie chcieli głębiej wejść, aby ich wiara była tak zbudowana, która przeniosłaby ich do odpocznienia. Dlatego, że wiara wynikająca tylko z oglądania Bożych cudów jest niestety, ale za mała w naszym życiu. Choćbyśmy tutaj oglądali niesamowite cuda, to ta wiara, którą będzie wynikać z tych cudów, które tu będziemy oglądać i które w naszym życiu się wydarzały, ona niestety będzie niewystarczająca, aby nam pozwolić wejść do odpocznienia. My potrzebujemy większą wiarę, inną wiarę. Wiarę, która wynika z tego, że znamy serce Boga. Tak jak była wiara Mojżesza, człowieka, który wiedział, jakie jest serce Boga. I taką wiarę potrzebujemy, abyśmy weszli do odpocznienia, abyśmy mogli spocząć u boku naszego Ojca, abyśmy żyli tym Bożym pokojem, który Bóg nam każdego dnia chce dawać. Ale żeby tak było, to potrzebujemy właśnie poznać drogi, zamierzenia, zamysły Boże, Jego drogi. Jego serce. To wymaga pewnego wysiłku z naszej strony, aby ta nasza wiara była wartościowsza. Dlatego, że Jego drogi, jak powiada Boże Słowo w Izajaszu 55, 8-9, Jego drogi, Jego myśli są wyższe jak niebiosa, są wyższe niż ziemia. Są wyższe od naszych myśli i od naszych dróg. I dlatego potrzebujemy wejrzeć w to, co On, jakie są Jego zamierzenia względem nas, osobiście, naszego życia. Izraelici kierowali się raczej swoimi takimi cielesnymi zmysłami, a nie wiarą właśnie pochodzącą ze słuchania Słowa, z bliskiej relacji z Nim. Cielesność to jest konsekwencja, nic innego jak konsekwencja poluzowania duchowej dyscypliny. To konsekwencja obniżania poprzeczki świętego życia. Mówimy, po co być gorliwym, po co się poświęcać. Inni, nawet wierzący, tego nie robią, a i tak powodzi się im, tak? Jest to jak gdyby zaniżanie, poluzowanie duchowej dyscypliny, poprzeczki świętego życia. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian powiada, że on samego siebie dyscyplinuje w wierze. Pierwszy list do Koryntian, 9 wiersz, czytamy o tym, że on musi samego siebie dyscyplinować, bo jeśli nie będzie czuwał, to również ta jego poprzeczka duchowości, ona się obniży. I on powiada w 9 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian o tym wysiłku potrzebnym do zwycięstwa,
I w 26 i 27 czytamy: ja tedy tak biegnę nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. I później przechodzi do historii narodu izraelskiego i mówi, że oni wszyscy byli Mojżesza ochrzczeni, wszyscy pod obłokiem byli, czyli przez Boga prowadzeni. Ten sam pokarm duchowy jedli, ten sam napój duchowy pili, lecz z większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Dlaczego? A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A kto mniema, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. I później takie zachęcające słowo mówi o tym, że nie przyszło na was dotąd pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. A więc takie zachęcające słowo. Kochani, więc jest to takie ostrzeżenie, że Izraelici po prostu kierowali się cielesnością. Nie tym, co nie tym jak gdyby szóstym zmysłem, którym jest wiara i posłuszeństwo Bogu. Dlatego Paweł powiada, że musi pilnować samego siebie, ujarzmia i umartwia swoje ciało, czyli tą cielesną część, tą starą naturę, jakby mówiąc obrazowo, ujarzmia, umartwia. Kiedy tylko pojawia się jakiś zarodek, tak jak pastor dzisiaj tutaj mówił, to on nie pozwala, aby ten zarodek się rozwinął, ale od razu odcina od swojego życia. Jakiś małą liszkę od razu odcina, aby nie urosło coś, jakiś, tak jak Boże Słowo mówi, gorzki korzeń, który urośnie i rozrośnie się i później ciężko go wyrwać. Dlatego to jest właśnie to, zapieranie się samego siebie, nieraz wbrew samemu sobie, powiedzieć nie zgadzam się na żaden kompromis w swoim życiu. Chcę się Bogu podobać za wszelką cenę. I to jest właśnie to, do czego jesteśmy też zobligowani. A więc, kochani, wejście w odpocznienie. Wejście w odpocznienie. Czyli wejście na drogę wiary wynikającej z tego, że nie tylko chcę oglądać jakieś dzieła Boże, ale chcę poznawać Jego wolę, chcę być blisko Niego, chcę mieć właśnie tą bliską relację z Nim. Pan Jezus w Nowym Testamencie również takie co o to powiedział do wszystkich. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i strudzeni, tak? Ja, spracowani i obciążeni, ja wam dam ukojenie. Pan Jezus to powiedział w swoim słowie. On powiedział, że brzemię moje jest lekkie, jarzmo moje jest miłe. A więc powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie. Co to znaczy pójdźcie do mnie? To nie znaczy przyjście gdzieś tu pod krzyż, zostawić swoje grzechy i iść. Nie. Pójdźcie do mnie, to znaczy wejść w taką bliską z Nim relację. Wejść w taką bliską z Nim relację. Tam się spotkać z Nim i tam po prostu odebrać Jego słowo. Odebrać Jego kierownictwo. Kochani, nic nas tak bardzo nie inspiruje jak to, kiedy słyszymy Jego głos. Kiedy słyszymy i poznajemy Jego wolę. Dlatego to jest tak bardzo ważne, aby spędzać z Nim czas. Aby spędzać z Nim ten cichy czas właśnie tam sam na sam, tak jak spędzał Mojżesz ten cichy czas w namiocie spotkania. I tam usłyszysz Jego głos, usłyszysz Jego słowo i tam dostaniesz rozwiązanie, tam dostaniesz słowo, które da ci zupełne odpocznienie. Podsumowując, kochani, nie chciałbym przedłużać,
niezależnie od sytuacji, która nas dotyka, jakieś doświadczenia, to, co przeżywamy, mamy w tym świecie się wyróżniać. A tym, czego ten świat nie ma, to nie ma Bożego pokoju, nie żyje ten świat w odpocznieniu, raczej żyje w wielkim galopie i pośpiechu, jakby przeczuwał, że już tego czasu jest coraz mniej. Ale my, kochani, nie musimy biec za trendem tego świata, dlatego że dla nas czas, on się nie kończy. On się praktycznie zaczyna. Śpiewaliśmy w takiej pieśni tutaj, że jesteśmy chwilą. Tak nie do końca, bo chwila to jest po prostu rzeczywiście chwila i nie ma. Ale łączy się to z tym, że po prostu znika i nie ma. Ale my po prostu nie znikamy tak sobie. Nie do końca. Na tej ziemi oczywiście, że nasz czas jest ograniczony, ale tak naprawdę nam się nigdy nie powinno śpieszyć. Jeżeli się ma nam śpieszyć, to mamy się śpieszyć do tego, aby wykupywać czas, aby po prostu ratować innych, aby innym głosić Ewangelię, dlatego że nie wiemy, ile tego czasu jest. I to chcielibyśmy wykorzystywać i nie zaniedbywać. Ale tak naprawdę to, kiedy nas Pan zastanie, kiedy nas Pan weźmie, to, co zrobimy, nie będzie miało znaczenia. Ile jeszcze jakichś naszych marzeń, czy to, co nie zrobimy, to nie będzie miało w tym momencie żadnego znaczenia. Znaczenie będzie miało tylko to jedno, jaką ja mam relację z moim Panem Jezusem Chrystusem. Dlatego chcielibyśmy wejść do tego odpocznienia, takiej całkowitej ufności Jego obietnicom. Nasza wiara niech wypływa z tego, że znamy Jego serce, a nie z tego, co już wcześniej doświadczyliśmy. Ale chcielibyśmy właśnie na świeżo mieć tą bliską relację, abyśmy znali Jego drogę dzisiaj, abyśmy znali Jego drogę jutro, kiedy będziemy, jeśli Pan nam pozwoli. Dlatego, że On chce każdego dnia nas prowadzić. A więc niech nasza wiara nie wypływa z tego, co już doświadczyliśmy, choć to jest niesamowicie też ważne. Ale wykorzystujmy ten czas, który On nam daje, aby nam objawiał swoje drogi. Dlatego, że On pragnie, abyśmy odpoczęli. I możemy również Bogu podziękować za to, że kiedy On wisiał na krzyżu, powiedział słowo: wykonało się. Wykonało się. I tak jak Bóg stworzył ten świat i siódmego dnia odpoczął, tak również Pan Jezus, kiedy umarł, kiedy powiedział: wykonało się. Dzieło zostało dokończone. My jako Jego dzieci możemy odpoczywać. Możemy odpoczywać, nie musimy się zmagać odnośnie tej niepewności, która czeka nas tam za zasłoną. Wiemy, co nas czeka. Amen. Wiemy, że On tam wszedł jako pierwszy, a my razem z Nim jesteśmy w Nim skryci. I nasza przyszłość jest w Jego ręku. I bądźmy za to Panu wdzięczni, że On zapisał nasze imiona w Księdze Żywota, ale teraz chcielibyśmy trwać w Nim, chcielibyśmy chodzić w odpocznieniu, wejść w to odpocznienie i żyć w tym odpocznieniu każdego dnia. Żyć w Jego pokoju, a to właśnie jest coś, czego świat nie ma. I chcielibyśmy właśnie być tymi, którzy się odróżniają poprzez to, że żyjemy w Bożym odpocznieniu. Niech nas Pan błogosławi.